Zagramy jedną rundę eko i w następnej powinien pojawić się full. Wcześniej Virtusi ryzykowali, czy teraz podejmą jeszcze raz taką decyzję? No miejmy nadzieję, że chyba, że nie, bo dzięki temu w trzeciej rundzie zobaczymy full, a jednak nie. Będzie force. A więc już teraz chcemy szybko odpowiedzieć. Tym razem wszyscy gotowi do wejścia na bombsite, a te taktyczne wejścia udawały się w meczu z North. Później brakowało tylko kropka na D, czyli obronienia tej bomby. Teraz od respa na tikecie dwójka zawodników antyterrorystów. Nasi za chwilę będą wychylać. Poleciał już pierwszy smoke, za chwilę polecą flesze. Tutaj Lukas odwraca się, frag dla Kinga, on znowu zaczyna fragowanie na bombsite, a King jest po prostu królem. No i 5-3 pobijani. Snacks i Neo w tej rundzie, nasi kompletnie bez żadnych szans. Dopiero teraz może uda się kogoś fragować. Nie, Neo, tylko jeden frag i to jest 2-0 dla Immortals. Znowu źle wchodzimy w mecz, znowu Immortals tutaj przyjmuje pałeczkę od samego początku. No i Potrzebujemy kibiców, potrzebujemy wsparcia, bo w tym meczu zaczyna się to wszystko fatalnie. 0-1 po porażce, 16-5 na Inferno, tak bolesnej, tak dotkliwej. Teraz niestety nie zaczynamy dobrze Miraża. Znowu przegrana pistoletówka, już trzecia w tym meczu, 3-3. No i 0-2 w tym momencie. No i była szansa, żeby przecież zagrać już w tej rundzie fulla. Teraz Polacy zaryzykowali, no i nawet nie udało się podłożyć bomby. Próbowali jakoś smokami, flashami zagrać, no ale nawet to by nie spowodowało, że Immortals, to by spowodowało, że Immortals dalej miałoby te granaty na retake. Nawet jeżeli szybko podłożyliby bombę i weszli na bombsite zawodnicy Terro. Teraz będzie próba wejścia underem, może jakoś kombinacyjnie na bombsite, zaskoczenie shortem, no ale na razie tego się jeszcze nie doczekamy. Na razie w stronę korektora będzie wychodził Taz, po drugiej stronie jest już Bolt na blisko ustawiony, zauważony przez niego Pasza, zabity również Pasza, Bolt z dwoma, trzema fragami, czwarty, czy będzie? Nie, Snacks teraz odpowiada, ale to jest znowu tylko jeden frag i znowu tylko Bolt wyeliminowany z rundy. No i to dla Wildosów wszystko wygląda naprawdę bardzo źle. Tutaj czują się na fali zawodnicy z Brazylii. No i w tym momencie najtrudniejsze chwile czekają nasz polski zespół. Tutaj musimy zacząć wygrywać rundę. Musimy przede wszystkim troszeczkę popsuć grę drużyny Immortals. Jeżeli w końcu wygramy kilka rund z rzędu, wygramy jakieś ważne klacze, może wtedy podetniemy skrzydło Brazylijczykom, którzy teraz są po prostu uniesieni po tym fantastycznym wczorajszym ćwierćfinale, po tej pierwszej fantastycznej mapie. A więc najważniejsza chwila przed nami na tym turnieju. Na razie pisał Taz, 5-9 map wygranych, potrzebują jeszcze 4. No i w tym meczu 2, w finale też 2, jeżeli oczywiście do finału dojdzie. Ale żeby tego dokonać, tu się trzeba naprawdę sporo napracować. Pierwszy full po stronie Virtus Pro. I trzeba będzie wrócić na tym Mirażu. Na razie atak ustawiony pod bombside B, jedynie pozostawiony jest po drugiej stronie. Na bombside A jeden gracz, tam kręci się biały. Biały, standardowo biały na pochylnie, to jest jego pozycja do krycia. W takim standardzie Virtus Pro. No i nasi szykują się do zajęcia środka, tutaj jednak Heni ze snajperką, na niego trzeba będzie uważać, żeby tylko nie wychylać na niego na łoku, ale poleciał smoke na zajęcie, jeszcze chwilę się wstrzymałem zawodnicy Virtus Pro. Tu Heni w konekcie po prostu poczeka na wyjście naszego gracza, poleciał jakiś flash na mid, ale tu wszystko widział Heni. No i entry frag dla snajpera zespołu CT. Teraz dopiero Mołotow do konekta, ale za późno już, bo Heni zdobył fraga. No i mają teraz przewagę gracze Immortals, nasi. Oj, wielkie problemy od samego początku swojej mapy. Tutaj na Mirażu Immortals gra naprawdę bardzo dobrze od samego początku. No i ciężkie zadanie przed Snacksem, prowadzącym drużyny. Ciężkie zadanie przed każdym z naszych zawodników. Przed Snacksem jest frag dla białego. Tam walczył. Na pochylnie wychylał się biały pod tego entry. Bardzo mocno bity do 3 HP, ale jednak jest odpowiedź. I to jest najważniejsze. A więc 4-4, 28 sekund do końca. Mało czasu, trzeba się pospieszyć. A biorąc pod uwagę fakt, że biały obity, tu nie będzie łatwo. Bomba do piwnicy, czyżby wejście na bombsite, biały już rotuje, więc na to się właśnie zanosi. Podsadzony okna jeden z naszych, tam już się czai Snacks. A nasi będą atakować bombsite bez Snacks, coraz bliżej, teraz na pełnym speedzie, mało czasu, 10 sekund do końca, trzeba wjeżdżać, nie ma innej możliwości. A tutaj steal z magiem, Snacks coraz bliżej, steal na szczęście nie trafia, no i teraz Snacks będzie miał okazję. Snacks, oj, teraz ta sfraguje, 4 sekundy, nie ma czasu, bomby. Nie ma czasu, za późno to wszystko było przeprowadzone, no i niestety runda numer 4 wpada na konto Immortals. Teraz jeszcze tylko, żeby Neo nie zginął. Żeby zachować tę broń do końca, no ale jednak Brazylijczycy pokonują nas na pierwszej rundzie full. Zachowana tylko jedna broń, no i tym samym Neo też nie zyskuje żadnych pieniędzy. Od razu będzie pauza taktyczna, prawdopodobnie wybrana przez Virtus Pro. No i tak, to jest pierwszy timeout dla Polaków. Na pewno to będzie przydatne teraz, żeby przemyśleć tę grę, żeby jednak zaatakować to po pierwsze na czas, a po drugie, żeby skutecznie zaatakować, no bo teraz ta skuteczność nawet nie była zła, tylko zabrakło czasu. Trzeba było podkładać bombę w momencie, w którym i tak no, do tego by nie doszło. Jeżeli zawodnicy Virtus Pro mogą mieć jakieś koszmary w nocy, to
Tak może wyglądać właśnie taki sen. Wygrana z North, ale teraz półfinale. Przy 12 tysiącach być może kibiców na trybunach. Wielkość się przegrywają pierwszą mapę, a teraz na drugiej przegrywają 0-4. 12 rund potrzebuje Mortals, żeby awansować do finału. Nasi, jak to na razie, wyglądają naprawdę słabo przy Brazylijczykach. Trzeba się brać do roboty. Niestety, ale stłam przedni gracze z Polski. Tutaj Brazylijczycy naprawdę grają najlepsze spotkanie do tej pory na tym turnieju. W takim meczu przeciwko Virtus Pro. Poli ten fakt oczywiście, ale na pewno Virtusie potrafił się podnosić w trudnych momentach. Tu jednak będzie o to bardzo, bardzo ciężko. 32 rund potrzebują Polacy, żeby teraz zadowolić się w publiczność, ale jednak Neon z pierwszym fragiem to też cieszy. Tas powstrzymany, tam Heni, znowu celnie, ze snajperką, znowu na konektorze. No i to dalej zaskakuje Polaków. Heni po raz kolejny, no to nie tak powinno wyglądać. Tutaj powinien pojawić się jakiś Mołotow. No jest smoke, ale ten niewystarczająco dobry. Próbował jeszcze podjąć pojedynek Pasza, ale ten wycofany. Więc teraz z deficytem jednego zawodnika już dwóch będziemy kontynuować tę niefortunną znowu rundę. Tu nie było żadnego Mołotowa, bo to jest runda eko po stronie polskiego zespołu. Tutaj można ewentualnie było po prostu pójść po fragę. Na razie Lukas obity przez Białego, ten na schodach wypatrzył tam rywala. Obity Lukas, obity Steel. Za chwilę Lukas wyjdzie, Biały na raty, ale daje sobie radę. Jeszcze próbuje Biały, jeszcze stara się rwać tę grę po to, żeby ewentualnie zabrać jakąś broń, ale w rundzie szans nie miał. A runda dla Immortals to już 5-0 dla Brazylijczyków. Strasznie bolesny wynik przed Virtusami, naprawdę trudne zadanie. No, trzeba te rundy zacząć wygrywać. Oczywiście, tak jak mówiłem, Virtusi wracali nie raz. Chociażby w meczu z Nord, gdzie przegrywali na Nioku 1-6. Wtedy byli w stanie odpowiedzieć, wtedy byli w stanie wrócić. I ostatecznie wygrać mecz 2-0. Tu z Immortals jednak jest strasznie, strasznie ciężko. Kibice na trybunach wspierają, ale tego wsparcia potrzebują Virtusi, mam wrażenie, jeszcze więcej. A WP upaszy. No może to. Może Jarek Pasza, bo ten snajper w naszym zespole naprawdę robił wielką robotę do tej pory w fazie grupowej i w półfinale z North, w ćwierćfinale z North oczywiście. Także potrzebujemy Paszę, strzelającego celnie, strzelającego dużą ilość fragów na Inferno. Tylko jedna taka runda właściwie, kiedy on strzelił hat-tricka, no ale teraz tych fragów potrzeba jest więcej. Tymczasem Bolt z Mołotowem pod okienko, na razie nie możemy się podsadzać, uciekał spod tego Mołotaz. Cały czas 5-5 w tej rundzie, czas ucieka. Musimy uważać na zegarek, żeby nie było takiej sytuacji jak dwie rundy temu, kiedy nie udało się zająć bombsite'u B. Zabrakło nam kilku cennych sekund. A terroryści wciąż czekają. 4 akacze, znaczy właściwie 3 akacze, 1 rumpu Neo. I snajperkę upaszy. No i cały czas defensywnie zawodnicy Virtus Pro, chociaż tutaj Taz przy konekcie. Lukas z kolei agresję na pochylni. Dorzucony smoke na dżunglę, będzie szansa, żeby wejść na bombsite'a. Tutaj na razie ustawiony tylko King i tylko ten zabity. Jeszcze jeden frag dla Snaxa, Pasza po raz kolejny. Tej AWP potrzebowaliśmy. Bolc i Heni, dla nich szanse niewielkie. Bolc już wie, że trzeba uciekać, a Heni ustawiony na bombsite'ie B. Bolc 11 HP, ale jednak Polacy znajdują już sposób. Snaxowi po raz kolejny udaje się trafić. No i teraz dwoma AWP-ami będą dysponowali Virtusi. Teraz będzie kolejna szansa, żeby punktować. No i może nawet będzie też możliwość, żeby wyeliminować Immortals finansowo, bo tam tylko dwóch zawodników, ma powyżej 5000, pozostali 1600, 3600, 2600. Jeszcze Pasza będzie szedł po Heniego, tak aby ten nie zachował AWP. Jest szansa, może zaraz zostać zauważony. Heni chyba już tam wystaje mu kawałek ciała, ale jednak Pasza, niecelny strzał oddany. A teraz bardzo sprytny Jarek Pasza schował się, wiedząc, że Snax już zachodzi na plecy. Dał znak Snax. Nie wychylaj, spokojnie, mam to i miał to. Jest runda dla Virtus Pro, ale to jest dopiero pierwsza, to jest dopiero pierwszy krok. Ale już Virtusi w tej rundzie pokazali, gdzie jest słabość zespołu Immortals. Kiedy w końcu udało się przejąć środek, kiedy w końcu udało się przejść środkiem do konekta i zaatakować bombsite A z kilku stron, to wtedy runda wpadła na nasze konto. Na pewno potrzebujemy tej kontroli midy. Nie możemy odpuścić tego midę dla Heniego, żeby nie on tam fragował. O, tu Pasza znakomicie osłaniał kolegów, wiedział, gdzie może wyskoczyć zawodnik CT. No i tu Jarek Pasza zrobił robotę. Najpierw frag na tykecie, później na gali. No i ta runda była ustawiona już pod nas. Mam wrażenie, że to był pierwszy moment, kiedy Heni odpuścił środek i poszedł na bombsite B. To też otworzyło drzwi w pewien sposób dla Polaków, żeby przejść środkiem. No i teraz ta strona Terro musi wyglądać lepiej. To jest mapa Polaków, to jest mapa, na której Immortals wybrało stronę CT. No i teraz na pewno czują się komfortowo, bo wiedzą, że mają ten pierwszy punkt meczowy, mapowy. No teraz dla nich będzie mapa naprawdę łatwa, może, ale Heni z pierwszym fragiem. No miejmy nadzieję, że nie będzie łatwa, bo te pierwsze 5 rund wyglądało nadmiernie. Nadmiernie ciężko dla Virtus Pro. A tu na szczęście był Jarek Pasza, który szybko odpowiedział po tym jednym fragu dla Heniego. A taka sytuacja jeden za jeden dla terrorystów jest zawsze lepsza. A zatem jest to coś. Taz tymczasem pod bombsite'em B, tutaj osamotniony zawodnik CT. Tutaj Steel na razie stoi sam, chociaż wydaje się, że już do niego rotuje King, przynajmniej powolutku. Starają się skontrolować mida, ale już pod bombsite B idą terroryści. Już tam na dywanach dwójka, czy nawet trójka jeszcze naszych zawodników. Snax i Taz czekają na resztę składu, na Białego i Paszę.
No i za chwilę tu zobaczymy wejście Mołoto wrzucone, ale troszeczkę za plecy. Odcięci nasi. No i będziemy atakować. Steel tuż za bombsite'em. Wychyla się Taz. Ten z problemami, ale pomaga Biały. I jest pierwszy frag. King stara się ratować. Jeden frag dla niego już jest. Szybko rzucony flash tam blisko, ale nasi jeszcze nie wyskakują. Bomba leży. 35 sekund. Pasza biceps. O jest, on jest potrzebny. Bolt niebezpiecznie, ale Taz daje sobie. No i tylko Lukas przeżycił ostatnie, żeby z samym UMP. Pasza wcelowany w kuchnię, ale zmierzy się. Lukas przechodzi już do wyjścia, do tych drzwi. 20 sekund do końca, mało czasu, ta zginie, no i Jarek Pasza zostaje sam. Lukas mądrze wycofał, dostał info, błyskawicznie Jarek Pasza. No i tu może plantować bombę, oj 15 sekund, coraz mniej czasu. No i teraz będzie plantował Jarek Pasza. Lukas chciał wyskoczyć, ale nic z tego, udało się podłożyć. Wie mniej więcej Pasza, gdzie jest Lukas, tu ze snajperką stara się podejść, oj ryzykownie Jarek Pasza i niestety nic z tego, Lukas ugrywa rundę klaczową. Jeden na dwóch, a jednak udało się powstrzymać. No byli chyba przekonani, że ten smoke, kiedy został rzucony na kuchnię, spowoduje, że antyterrorysta stamtąd nie wychyli. Tam byli przekonani, że może nic nieco dalej. No jednak, taka runda, bardzo ważna, wpada na konto Immortals. Jeszcze Polacy będą mieli jednego fulla, co najmniej. Ale teraz, już nawet nie chodzi o te rundy, teraz chodzi głównie o punkty. Nie tylko chodzi o broń. Tu Immortals, absolutnie. Absolutnie, robi robotę. Ale jest, jeszcze AWP dla Paszy. Może on znowu będzie miał szansę zrobić entry, tak jak wcześniej na Kingu. Wtedy, kiedy po raz pierwszy udało się zaatakować w skuteczny sposób Virtusom, ale jednak King teraz to dla niego entry frag. Będzie atak, będzie troszkę przyspieszenia rampą. Snax od pałacu, tam również z nim jest zawodnik niosący bombę, to jest Taz. Może właśnie to zadziała, może teraz, kiedy rzucony zostanie pop flash, wyskoczą sobie do mąbsa i do zawodnicy Terro. Snax z pierwszym fragiem, jeżeli chodzi o ten atak, ale Bolt znowu odpowiada. Mołoto wrzucony na pozycję snajpera drużyny przeciwnej, King nie jest w stanie teraz wychylać. Snax może próbować podkładać bombę, ale King skakuje sobie na ticket i tam fraguje po raz kolejny, sam mocno bity, ale pozostaje dwóch Polaków, Biały i Taz. Taz na szczęście fraguje, a więc jeszcze daje nam nadzieję, tym bardziej, że King jest obity. Smoke na palących, teraz niestety trafia Steel. Wychyla poli fraga Biały, ten z Fallout, ale nic z tego. Steel dokończył, to już jest 7-1 dla Brazylijczyków. Oni dzisiaj mają najlepszy dzień na tym majorze, najlepszy mecz na tym majorze. No i dlatego Virtusom się gra tak strasznie ciężko, taktyczna przerwa numer 2. Wynik 1-7, wynik fatalny, ale z takich meczów już drużyny wracały. Fnatic kontra... Flipside na początku przegrywało Fnatic, ale udało się wrócić. Później mecz z Navi. Fnatic przegrywał 1-7 i wtedy Flusza zagrał fenomenalnego klacza. Udało się wygrać kilka jeszcze rund i wtedy Fnatic wygrało spotkanie właśnie po stronie terrorystów. Ale King jest absolutnie fantastyczny. Fantastycznie gra z snajperką. Już teraz King. 9 fragów, ale i tak Bolt przegania go. 13 trafień. A ciężko się zapowiada ta gra, naprawdę. Muszą się rozkręcić Virtusi. Teraz potrzebują jakichkolwiek chociażby bomb podłużonych, bo to pozwoliłoby im zaraz zagrać na fullu. A teraz wygrali jedną rundę, przegrali następną i mamy pełny reset z ich strony, więc teraz do rundy wyskoczą z samymi glockami. Tylko po 250 dokupione u Snaxa Białego Taza. Jest nawet smoke, nawet dwa smoke, jeden flash. Tu szykujemy się z wejściem na bombsite B, ale o to będzie bardzo ciężko. Ustawiony Steel na blisko, on ze smokiem. Nasi jednak no do piwnicy i być może zobaczymy za chwilę podsadzkę do okna. Tam już leży smok w oknie, więc moglibyśmy spokojnie tam skoczyć. I być może zaskoczyć kogoś z zespołu CT, rzucone Mołotow, no i nie możemy się podsadzić, tak, a jednak... podsadzka bardzo szybko to zrobione, więc to może zaskoczyć zawodnika ustawionego tutaj przy oknie. To jest Bolt, ale granat jeszcze mocny rzucony w stronę Snaxa. Ten jednak tylko za 6 HP. Już namierzył Bolt Snax, ale ten i tak sobie daje radę. A więc przewaga po naszej stronie, wyskakują terroryści, niecelny strzał Kinga. Teraz jednak szybko się poprawia King, agresywnie ze snajperką. King trafiony, to Taz zdobywa jednego. No i tutaj czterech na dwóch, teraz trzech, bo Steel na plecach. Miał szansę, nie daje Neo rady Neo, ale bardzo bity jest Steel. Taz ze snajperką, to nie jest częsty widok, ale teraz oczywiście ze snajperką musi grać. Snax agresywnie, ale tutaj musi uważać, bo przecież ma 100 HP, jego kolega bardzo mało. Przydałaby się jeszcze jedna broń, Taz celowany w dżunglę, żeby teraz Taz strzelał jak Pasza biceps na tym turnieju. To wtedy będę spokojny. Była jedna okazja, niestety nie udaje się Tazowi. O, już obijany przez rywala spod balkonu. Rzucony flash pod Taza, ten nic nie widzi. Biały chce osłaniać, ale nic z tego. No i Biały zostaje sam. Na blisko Steel będzie wychylał, no i nic z tego. Zawodnik, zabrakło fraga HP. Neo na gali. Zabrakło tego fraga. Neo nie miał kewlara, miał tylko petkę. Nie udało się. Zostawił 3 HP rywalowi. No i takich rund właśnie w tym meczu nam brakuje. Takich ważnych rund. 2 na 2, 3 na 3. Nie wygrywaliśmy tego na Inferno. Nie wygrywamy tego tu na mapie Demiraż. Na naszej mapie przegrywamy 1-8. Półfinale Majora w Krakowie. To widok, który naprawdę smuci nas wszystkich tutaj, ale przecież on się jeszcze może odmienić.
Teraz ta akcja Steela, kiedy miał 3 HP, to naprawdę masa szczęścia również u niego. No i ta z zawupą, to nie jest częsty widok właśnie, jak powiedziałeś i jak widzi, może nie tak, że widzieliśmy dlaczego, no nie miał też okazji na oddanie czystego strzału, bo został zafleszowany. No ale też ustawili się po jednej stronie zawodnicy Virtus Pro, tak jakby liczyli, że tym zaskoczą przeciwnika. A tymczasem King, znowu on, naprawdę świetny mecz tego gracza, 10 fragów w tym momencie już. Jak nie Henny, to King, cały czas na środku. Ta dwójka snajperów właśnie, no, nam robi największy problem. Z pewnością też wiedział Kuben, widział co się dzieje z zespołem Immortals, jak oni wygrywają rundę, co im przynosi te rundy. A więc 5-4 już przewaga po stronie Immortals. Teraz Bolt w konekcie, agresywnie, sprytnie. Jeszcze na wymianę poszedł Snacks, on trafia fraga, ale to jeszcze jest za mało. 4-4. Cały czas żyje King. To jest też zła wiadomość dla Polaków. Teraz Steel od pleców Snacks dosyć łatwo wyeliminowany. No gdyby tak, jak teraz Steel ze Snacksem poradził sobie wcześniej Neo z Steelem, no to może tamta runda byłaby... Czemu Pasza nie wychylał się pod okienko, gdzie przecież był Steel, gdzie przecież miałby paszować twojego fraga dopiero teraz. Pasza trochę spóźniony. To no, szybka pestka od Paszy. 1-3, Jarek Pasza. King ustawiony na tikecie, Pasza po raz kolejny. To jest coś, co może zmienić losy rundy, bo teraz w sytuacji 1-2 pozostaje Pasza. Gdyby wyeliminował Lukasa, który samotnie ustawiony na bombsidzie, to może jeszcze mógłby pomyśleć o podłożeniu bomby. Czasu jest jeszcze dosyć dużo, bo 40 sekund. I ta runda, ta naprawdę ten moment nabiera kolorów. Ale jednak Pasza wydaje się, że będzie wychodził pod bombside B. Tam ustawiony Henny za WP, czyli bardzo niebezpieczny zawodnik. Ten, który w tych pierwszych rundach zagrywając za WP naprawdę masakrował Polaków na środku. No tam od pochylnie załadowany CT ustawiony. O, już zobaczył go Jarek Pasza, jest frag na Paszy! 6 HP tylko u Jarka, takiego właśnie klacza w trudnym momencie wygrał Flusza w meczu o awans z NATO z Wincera. Gdyby teraz Pasza się udało w sytuacji 1-4, to może coś jeszcze z tego by było. Henny za snajperką, na pewno dostał info od kolegi, że tak bardzo bity jest Jarek. Pasza sprytnie, full control na plecy, bo ma podłożona w dość dziwnym miejscu, ale... przez Henny'ego. No i nie ma co się dziwić, wie Henny, że jest to bity Jarek Pasza, ten jednak sprytnie na plecy. Wie, że tutaj nie mógł się spodziewać niego Henny. Coraz bliżej Jarek Pasza. Henny za chwilę będzie na bombsite. Wyciąga już akacza Jarek Pasza. Tutaj blisko niego jest Henny. Smok na paczkę. Za chwilę namierzy rywala. Jarek Pasza coraz bliżej. Chybiarza jest! Pasza! Pasza śledził 1-4. 1-4 ugrany przez Paszę i być może właśnie takiej rundy Virtus Pro potrzebowało. Takiego tchnięcia energii, tchnięcia ducha sportowego w polską drużynę. To właśnie pokazuje, że nawet w momentach, w których jest beznadziejnie, jest jeszcze jakieś wyjście. I tym wyjściem, tak jak teraz był Pasza, tak może zaraz będzie cała drużyna i zaraz poniesieni takim zwycięstwem, które naprawdę kosztowało Paszę wiele zagrań. Dwa świetne trafienia. To pozwoliło wygrać. Fenomenalna akcja Jarka Paszy i niewiele zabrakło oczywiście, bo 6 HP tylko na koncie. Ale to jest doświadczenie, to jest moc Jarka Paszy. No i teraz dobrze byłoby dogłożyć kolejne, ale widzimy, że to jest force by po stronie CT. Oni mają tylko jedną M4, jedną Fabasa. A tak wiele rund wygrali. Trzy pistolety, widzimy jaką piekielnie ważną rundę wygrał Jarek. Teraz frag do białego, jest, wracamy do meczu. Steel na bombsite bez CZ-ków, smoku ustawiony na blisko. Jarek Pasza zaatakowany, ten ginie, ale jest tej kilku naszej dory. Fraga jest, frag dla Leo. Ale nie zdążył strzelić Steel. I teraz bombsite B jest pusty, teraz trzeba przyspieszyć, jeszcze Snack z jednym fragiem. To jest moment, w którym rozkręcają się Polacy. Bombsite cały czas czysty, chociaż nie, tutaj jest na blisko Henny. Czy on będzie w stanie zgotować jakieś zaskoczenie Polakom, to on jako jedyny ma M4 w tej rundzie. To on jako jeden z dwóch zawodników jest ustawiony na dobrym bombsidzie. No i przyspieszają Polacy. Henny jeszcze zafleszowany, wiedział, że takie smoki, że takie granaty polecą. Jeden frak i na tym się kończy. Bomba zaraz zostanie podłożona, a Lukas z Diglem nie będzie miał szans. Lukas zostaje tu sam, ale jeszcze musimy uważać, bo Lukas przecież jednego klacza wygrał właśnie na bombsajcie B. Bomba podłożona, Lukas po prostu czeka, aż ktoś wychyli pod celownik jego Digla i to jest jedyna szansa do Lukasa, żeby jakieś fragi zdobyć. Kiedy wyskoczy pod celowniki naszych graczy, to tutaj raczej będzie bez szans, chociaż pięknie trafiony snack z Digla, trafiony headshot. Lukas wciąż jeszcze wierzy, że tu może powalczyć, nie ma jednego defuza, ale może ten leżał u Henny'ego na jego kciele. No i Lukas za chwilę będzie atakował z kuchni, coraz bliżej Lukas wychyla w końcu, dostał już info Neo. Białego, co się dokładnie dzieje? Jeszcze Lukas próbuje, tu niecelnie Neo. Oj, Biały musi tu uważać, atakowany przez Lukasa, ale za chwilę Biały dokończy i jest runda na 3-8. A teraz antyterroryści z rundą Fuleko. Takiej rundy od Paszy potrzebowaliśmy. Było 1-8, wtedy Pasza w sytuacji 1-4 wygrywa tak cholernie dla nas ważną rundę. Klacz na miarę całej gry, klacz na wartość całej gry, bo teraz Virtusi będą mieli już swój czwarty punkt, zaraz będzie blisko do piątego, szóstego może i jeżeli z taką zaliczką z pierwszej połowy wyjdą Polacy, to ich druga połowa może być w końcu zadowalająca, w końcu możemy zobaczyć jakieś dobre CT, zwłaszcza na ich mapie. Tas tak skrzywił się, ale może to była właśnie, może to było takie pozytywne zdziwienie na jego twarzy.
Ja myślę, że jeszcze nie. Być może zobaczył wynik i zobaczył, jak to wygląda jeszcze, bo ten wynik gramy wciąż tak jest fatalny, ale pamiętajmy, że teraz to jest runda eko. Teraz tylko USP i to powinna być gładka runda dla nas, przy okazji budując sobie trochę ekonomii. A tu już Steel na plecy, ktoś te plecy musi przypilnować. Wiemy, że to był stack na momencie, że to się udało trafić z tym atakiem. Pasza biceps na dywanach, żeby tylko nie zastrzelił go Steel. Trafiony już Heni. Teraz Pasza pilnuje tych pleców, pilnuje piwnicy. Za chwilę będzie atakowany Jarek Pasza. Chyba zobaczył rywali, chyba zobaczył kropeczkę chociaż na radarze. No i nie wychyla się Jarek Pasza. Tu rzucone jeszcze smoki. Za chwilę Pasza powinien wycofać, żeby tu nie kusić losu, żeby nie stracić broni. Bo ta snajperka na pewno będzie nam potrzebna. O, Pasza Jarek biceps! Ulala! Jarek Pasza. No teraz świetny strzał od niego. 5-3, bomba tyka. No i za chwilę to będzie czwarta runda dla Virtus Pro. Ważna za moment kolejna, teraz ta z piwnicy tutaj mija się z rywalem, nie! Sprawdził ten kąt, King zaskoczony. No i tylko Lucas i Steel, nie czekają na broń. Liczą, że to faktycznie będą terroryści, ale jest już tutaj ta z jednym fragiem, Victor, tak jest! Już ostatni, żeby Lucas daleko, daleko od akcji, on na respie, czy na rampie, przy tikecie, on tutaj będzie zachował petkę, ale to jest runda na 4-8 i to na pewno cieszy, nasi zachowują broń, mamy pieniądze i teraz lepsza sytuacja znacznie dla Polaków. A to, co było siłą napędową Immortals, to były dwie snajperki, na nie teraz nie będzie pieniędzy, teraz zagrają samimi M4-kami Brazylijczycy i słychać, że Polacy się cieszą, nie tylko ta piątka teraz na serwerze, która dokonuje powolnie comebacku, ale również te kilkanaście tysięcy, które obserwują bacznie każdy ich krok, każdy ich ruch. No i Pasza, cały czas AWP w jego rękach. To będzie świetna broń. Znowu będzie miał szansę. No i ważne, żeby tę rundę wygrać, bo to może znowu ułatwić zdobycie następnych punktów. Przede wszystkim tego piątego, szóstego, które na pewno będą minimum teraz dla Polaków. Tylko zwycięstwo. Wirtusi, tylko zwycięstwo. Ale oni to wiedzą. Takie teraz okrzyki na trybunach, no i są te 4 rundy, to już jest jakaś zaliczka oczywiście, ale potrzeba rund kolejny. Gdyby teraz udało się wygrać tę właśnie, to na pewno dodałoby nam jeszcze dużo, dużo energii. Na razie spokojnie zawodnicy Virtus Pro, pod bombsite'em B, tutaj agresja po stronie antyterrorystów. King na środku, tu Taz tylko pilnuje z Diglem w tym momencie. Ma też umpa jednak, a więc w razie czego na blisko może wyciągnąć tego PM-a. Ale dużo informacji daje taki skrót środka. Teraz już wiadomo jest, że zaraz no nie będą tutaj mogli podchodzić Polacy. Już wiadomo jest, że ani w Enderze, ani tutaj na blisko nie ma nikogo. No i może Pasza za WP-ą właśnie tak podchodząc powolnie zdobędzie jakąś szansę. Dorzucony pop flash próbuje pikować tutaj Steel, ale na razie bez szans, bo Polacy cały czas cierpliwie i całą piątką będą wchodzić. Jak jeden mąż na bombsite B, dorzucony dwa mołotowy, jeszcze nie wymyczony Steel, ale ten podpalony zeskakuje i tutaj zeskakują również Polacy. Biały z pierwszym fragiem. Tu jeszcze jest jednak Bolsie, trzeba go szybko zestrzelić. Bols trafiony, brawo dla Polaków. 3-3 jednak, no i teraz tracimy białego. A więc Neo i Pasza we 2-3 muszą sobie radzić. Ucieka przed celownikiem Neo, Lucas. On poczeka na partnerów, jeszcze na dywanach, na plecy wchodzi ktoś z zespołu CT. Jakby spodziewał się tego Filipa, ale on jest sam. Zginął mu Jarek Pasza. No i Neo wklaczył 1-3. Jeszcze fekuje podawanie paczki, ale mało czasu do końca. Neo poczekał. Jeszcze się wstrzymał chwilę Filip. Musi sprawdzić chociaż jakąś jedną pozycję, ale tu bez żadnych szans, bo Lucas już był od gali i on się nie pomylił. Runda na 9-4 daje Immortals. Wcześniej taką rundę wygrał Pasza, ale tam było absolutnie inne ustawienie. Wtedy jeszcze nie wiedzieli zawodnicy CT, gdzie zostanie skierowany atak. I kiedy doszło do sytuacji 2-2, musieli rozstawić się po jednym na bombsite. Nie było czasu na rotację. Teraz sytuacja była absolutnie inna. Teraz to ustawienie, które osiągnęli Brazylijczycy, zwłaszcza z racji na skrócony środek przez m.in. Lucasa, który później znalazł się w niewiarygodnie wielkim, szybkim tempie na szorcie. To pozwoliło właśnie, żeby Brazylijczycy powstrzymali takie wejście na bombsite, który był w pewien sposób już zdobyty. A teraz Lucas zaskoczony, to szybkie wejście pochylnią. King jednak w tej rundzie nieskuteczny, przynajmniej jak na razie. Celowany z etykietów naszych zawodników, ale tutaj poleciały mołotowy, poleciały graty, żeby go wywabić z tej pozycji, żeby nie mógł wychylać. Pasza przed szansą, niestety niecelny strzał, ale jest 4-4 po fragu Heniego. Nasi jednak podróżni, bo my w dobrym miejscu, to kolejne fragi dla zawodników CT, no to jest ten najgorszy scenariusz dla Polaków. Jeszcze kiedy mamy przewagę, to no, tracimy graczy, kiedy podkładamy bomby, to ciężko je przypilnować. Jest Jarek Pasza trafiony po nogach, King chciał wychylać po raz kolejny Jarek, no i już niepotrzebnie może, bo celowany był to King i Neo w sytuacji 1-4. Może teraz od Neo, może by spodziewać się takiej wybitnej rundy, wychyla się jednak pod celownik zawodnika CT, to Steel dokończył, a King rozbroi bombę 4-10. I ostatnia runda pierwszej połówki, nasi spukani, ale muszą grać, bo to już wynik naprawdę niebezpieczny. Chociażby te 5 punktów, to by jakoś uratowało, dałoby nadzieję, a powrócić znowu z wyniku 11-4, jak widzieliśmy na Inferno, to było niewykonalne. Teraz może będzie szansa, teraz może się uda, teraz potrzebujemy tego 5. punktu, to jest na wagę złota, bo na razie wychodzi na to, że
dwie rundy, czy trzy nawet w pewnym momencie, zostały głównie wygrane przez Jarka Paszę, który klaczował wtedy, kiedy mieli tylko jeden punkt Polacy. Później trzy rundy zdobyte. Teraz będzie potrzeba tej piątej. Znowu szykują się z wejściem na bombsite ze smokami. Tutaj jest scout tym razem u Jarka Paszy, który będzie obiegał z bombsite to B. To taka słynna taktyka Virtus Pro, którą pokazywali już nawet kilka lat temu. Wjazd na bombsite A, plantowana paczka w smoku na palących. Jarek Pasza, który wchodzi od gali, tymczasem Jarek Pasza przed szansą. Oj, Jarek Pasza niestety atakowany, musi uciekać, ale doskonale steal. Wyjątkowo wolno, wydaje się, że zareagował. Jest frag dla Neo, to jest trzech, no już teraz dwóch właściwie na czterech. Snacks z dywanów, smoke do respa jest, no mogły tutaj dołożyć jeszcze jednego Snacks, bo ma go w ekwipunku. No i zobaczmy, Snacks być może przez tego smoka będzie chciał wyjść, tutaj nie spodziewa się tego zawodnika do terrorystów, Snacks coraz bliżej, ale tu już Henio osłania kolegę. Snacks w smoku, Neo tylko czeka na sygnał od kolegi, frag dla Neo, teraz Snacks agresywnie, Snacks zdobędzie tego fraga, Neo też dokłada jednego, to jest dwóch na dwóch, atakowany Filip, tu na standardzie Neo ma problem. No i Snacks podnosi snajperkę, klacz Snacksa, rzucony flash pod niego, atakowany już Snacks, niecelny strzał tym nozumem, jeszcze Snacks próbuje, ale niestety nic z tego. Zastanawia się Snacks, jak to nie siadło, dlaczego? Dlaczego Valve, dlaczego CSGO, dlaczego nie pozwoliliście mi strzelić tego nozuma? To jest losowość, 11, jest to, 11 to jest ta 4. Losowość tej gry, czasami udaje się trafić takie strzały, no ale po raz kolejny Brazylijczycy osiągają taki sam wynik po pierwszej połowie na Inferno, to zadziałało jak widzieliśmy, na Inferno to spowodowało, że wygrali ostatecznie zawodnicy z Ameryki Południowej oczywiście. No i teraz pistoletówka, chociaż jedna w tej serii BO3. Jeżeli miałaby się zdarzyć, to niech to będzie teraz, bo dotychczas trzy rundy pistoletowe wygrane przez Immortals. Ani razu Polacy w tych pierwszych rundach połów nie wygrywali. Teraz może będą triumfowali. Trzymamy kciuki. 11-4 dla Immortals. 5 rund dzieli Brazylijczyków od finału całego turnieju. 5 rund tylko dla Brazylijczyków po stronie terrorystów. Zobaczymy, jak mają przygotowane wejście w tej pistoletówce. Rush na bombsite B. Tam będzie ustawionych dwójka naszych zawodników. Zobaczmy, Taz, oj, teraz zafraszowany. Wiedzą już zawodnicy, co się dzieje. Ta jest teraz Taz swoim kolegom. Taz jednym headshotem. Taz walczy, Taz po raz drugi. Taz jeszcze jedna głowa by się przydała. Pasza nie zdążył odpowiedzieć. Schowany na ławeczce, ale Bols bardzo bity. Pasza walczy. Kolejny frag dla nas. 4 na 2. Teraz jest szansa i to duża, żeby w końcu pistolety wygrać. Bols 12 apel, to sprytny. King idzie na plecy. Tego nie spodziewają się nasi. Bolc ustawiony na dywanach. Bomba leży na bombsite, będą się już rotują i to od pleców będą atakować. Ale sprawdzę tę pozycję Neo, więc nie będzie tak dobrze. King zostanie zauważony, ale jeszcze Snacks między szczęście z fragiem. Brawo! Jest! Czterech zawodników przeżyło. W końcu runda pistoletowa wygrana na tej ostatniej mapie. Być może gdyby tę pistoletkę przegrali, ale tak to możemy wracać. 5 do 11 i teraz musimy pokazać mocarne CT. Przede wszystkim ciśnąć od samego początku. Nie dać się rozkręcać zawodnikom Immortals. Nie dać im tej pewności siebie, którą mieli na Inferno, którą mieli na początku tej mapy, bo tutaj byłoby bardzo ciężko. Na wagę złota był ten klacz Jarka Paszy. Później kolejne rundy, bo te 4 rundy mogą nam dać szansę na to, żeby wrócić. Ale o to nie będzie łatwo. Zobaczmy zatem co dalej. 11-5 nasi na fullu terroryści z rundą Forceby. Kupione 4 kewlary. Henio oczywiście gra tutaj z pistoletem i z granatami, bo on zbiera pieniądze na snajperkę, zostawiając sobie $500 na koncie. No i zobaczmy co wymyślą Brazylijczycy. Henio ma również bombę, więc jeżeli będzie podkładał, to on będzie osłaniany przez kolegów. No jest ten smoke, który może zablokować chociażby jedną pozycję, ale tymczasem Henio pozostaje. Sprawdza skróty rampy, dlatego oczywiście nie podejmują się Polacy, ale widać, że Immortals boi się w pewien sposób przeciwnika. Boi się tego, że zaraz Virtusi skrótem, a tak właśnie grali na cashu, kiedy wygrywali z Fnatic, kiedy zaczęli atakować tak naprawdę po stronie defensywnej. A tymczasem Snacks już na środku, sprawdza, widzi, że tam nikogo nie ma na dole, ale to może być błędna informacja, bo Steel wyczekuje jeszcze niebezpiecznie, jeszcze nie na takim kącie, na którym on mógłby być zauważony. Neo, również sprawdzany przez niego środek, samotnie teraz pozostawiony Taz na bombsite B. To bardzo defensywnie zespół terrorystów. Oni czekają, aż Virtusi pozbędą się smoków, pozbędą się flashów, żeby zabrać im jak najwięcej pieniędzy, żeby zabrać też jak najwięcej czasu, w razie czego na rotację. No ale zobaczmy, bo już ekipa terrorystów zbiera się do wejścia środkiem. Tutaj Neo musi być ostrożny. Boi się, że do Kingu za chwilę pójdzie. Neo przed szansą. Neo już obija Kinga. Jeszcze Neo wcelowany. Neo z pierwszym fragiem. No i Snacks też dokłada jednego, a więc jest przewaga 5-3. To Snacks, pilnujący piwnicy swojemu koledze. Lukas obijany, bardzo mocno do 30 HP, wie gdzie był Snacks. On wie, że był Snacks w kolekcie i tutaj może go zaatakować. Lukas jeszcze obity, ale Snacks też traci kilka punktów zdrowia. Jednak Snacks tego ten pojedynek wygrywa. Bolc obijany, teraz najważniejsze nie tracić broni. Oj, Henio na blisko, ale on jest sam, a tutaj nawet nie ma kewlara i dokończy Jarek Pasza.
A więc jest runda numer 6 do Virtus Pro. No i 5 rund tracimy do Brazylijczyków, ale teraz to będzie runda full eco. Już teraz poprawiliśmy wynik z pierwszej mapy, bo tam do 5 niestety przegrali Polacy, ale oczywiście Immortals zagra z samymi glukami. Teraz nie ma czego dokupować. Dobra informacja jest taka, że ani razu jeszcze w tych dwóch rundach nie udało się podłożyć bomby zawodnikom z Brazylii. Także teraz Virtusi nie mogą, nie mają jeszcze się czego bać. Teraz z samymi glukami nie będą zawodnicy z Brazylii tak niebezpieczni. No i już wejście środkiem. Teraz pierwsze tempo. Wcześniej czekali bardzo długo. Wcześniej próbowali zaatakować krzyżowo. Jeden zawodnik od środka, jeden zawodnik od Andera. Co ostatecznie, jak widzieliśmy, nie wyszło. To zostało stłumione w piękny sposób. Tylko jedna strata wtedy. Przygotowują się do wejścia środkiem. Tu jest Snax na blisko i może mieć za chwilę problem Snax. Jednym fragiem Snax obija jeszcze rywali. Snax wyciąga USP-ka. Już ustawione na blisko i jeszcze pomaga Pasha i Neo. A więc spokojnie można było tę rundę ugrać bez większych strat. Tylko ze stratą Snaxa, który grał tylko MP9. Ale za chwilę przekupi sobie broń na pewno Janusz. No i jest runda dla Virtus Pro. Runda numer 7 i teraz 4 rundy dzielą nas od Brazylijczyków. Ale ci będą grać na fullu. Jeszcze bez snajperki Eugeniego czy Kinga. Wszyscy z akaczami. No i to runda, która nam na pewno wiele powie. Czy Virtus Pro na fullu przeciwnika no też będzie w stanie stawiać twarde warunki rywalom. Czy jednak Immortals na Mirażu po stronie terrorystów będzie zabójczo skuteczny, tak jak byli skuteczni na Inferno. Jest Awopał i Arkata. Teraz wydaje się, że jest wysłana na środek. No i za chwilkę będzie miał szansę pikować zawodnik. No to jest taki specjalny mołotow rzucany przez antyterrorystę, żeby Smoke się rozbił, żeby Pasha miał lukę. No a tu Jarek Pasha z jednym fragiem, wychyla się Pasha. Smoke ustawiony gracz terrorystów, teraz Pasha dostał info, że już w dynamikowym ktoś może być Pasha Biceps. Ależ headshot, magia ze strony Jarka Paszy. Pasha Potter, no i teraz 5-3, Biały dołoży kolejnego, teraz tylko dwóch zawodników, Biały po raz kolejny i tylko Heni. On z jednym fragiem, ale ta przewaga po naszej stronie jest gigantyczna, pestkuje Heni niczym Scream. Piękny headshot dla Heniego, 3-1, nie traćmy broni, nie traćmy zawodników, dokończmy to ze spokojem. Heni jeszcze walczy, ale nie stracił za dużo HP, żeby nie wygrać takiej rundy 1-5, bo to byłoby bardzo nieprzyjemne. Ale Heni daleko, daleko od bomby, teraz pędzi po nią na respawn terrorystów. O i zobaczmy, co wymyśli Heni. Obity Pasha, obity Biały, ta 100 HP. A Heni na pewno ma chrapkę, żeby ugrać taką trudną rundę. Ale teraz Biały skraca sobie pałac. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, żeby zrotować na bomb site B w przypadku dwóch zawodników. Tam będzie Pasha pomagał Tazowi, ale tam nie będzie również wejścia. Chociaż Biały będzie Biały w stanie zaskoczyć. Ma świetną pozycję, on będzie w stanie usłyszeć bombę podkładaną i Heni nie sądzę, żeby był w stanie sprawdzić pałac. Na pewno nie będzie w stanie sprawdzić pałacu. No kto by teraz na miejscu Heniego podszedł i sprawdzał taką pozycję, kiedy można plantować bombę, kiedy zobaczy, że bomb site jest czysty. On na pewno się tego podejmie. Nawet jeżeli ta pokaz zostanie podłużona, to Biały się wychyli. Przyjdzie ta z pomocą i może w ogień krzyżowy uda się wziąć Brazylijczyka, który teraz bardzo powolnie sprawdza każdy milimetr mapy, ale to nic mu nie da. Zobacz, teraz już Biały wie, że z dywanów nikt nie przyjdzie, już zaczyna wracać. Na bombsite jest już Heni, boi się respa. 10 sekund do końca, planowana będzie paczka, ale Biały za chwilę wychyli. Biały pospieszy, Biały zdąży, Biały zdobyć fraga, ale bomba leży. Zawsze będą to jakieś pieniądze dla Immortals. No i dzięki temu być może będą mogli grać na fullu, chociaż tych pieniędzy wciąż będzie tak raczej mało. 3,5, 3,700 będzie na koncie. To jest coś, co może spowodować, że zaraz zakupią Brazylijczycy i zagrają bez granatów, więc może to nie jest tak źle. Teoretycznie, jeżeli teraz nie sforsują i nie zbiją się do 2000, to ta runda zadziała na korzyść. To, że podłużona została bomba, może spowodować, że Immortals zakupi kewlary i zakupi kałachy i zagra bez granatów. No ale jednak do 1500 już widzimy, że zbita ekonomia u Steela, ale rozkręcamy się. Co ten Jarek robi z tą snajperką? Ja jestem pełen podziwu. Dotychczas 15 fragów u niego. A, tu umina Snaxa jeszcze. Być może to Snax liczył na to, że to on będzie fragował najwięcej. 11 fragów Biały jak na razie, sprawdza pochylnie. Teraz terroryści jednak z kawalerami, z tekami, a więc runda Force Buy. Nie, no nie do końca, runda Echo właściwie. Zostawiając sobie po 2000 dolarów mniej więcej na koncie, bo to byłaby piąta runda przegrana. Snax na dywanach wyciąga w złym momencie granat, ale w Snaxa nie sprawdzają terroryści, a jednak tu Snax reagowany. Biały na pochylni ma kłopoty, Biały nie na ma. Szczęście. Przeciąga do fallouty i tylko King przy życiu. Biały z pochylni już wychyla. Kingomity i kończy Biały. Brawo, brawo, brawo dla Białego, bo to nie była łatwa runda, naprawdę. Ale też szczęścia troszkę miał w tym momencie, bo on już zeskakiwał, wydawało się, z tego wazonu. I dzięki temu jeszcze udało się trafić kolejną głowę. No troszkę szczęśliwie, ale na szczęście na korzyść Polaków. No i teraz 9-11, a to wyglądało bardzo źle. Tylko 4 punkty mieli Polacy, a teraz runda po rundzie. 5 rund już zdobytych. No i to jest naprawdę comeback. To jest moment, w którym za chwilkę możemy zobaczyć wyrównanie. Jeżeli ta runda znowu padnie łbę Polaków, tak jak poprzednia, to zobaczymy rozpędzone Virtus Pro. I to może będzie właśnie ten Virtus Pro, które nie zadziałało przez początek, przez pierwszą mapę i przez początek drugiej. Ale teraz już działa.
No to było, mówiliśmy o tym, że kiedy są Virtusi podrażnieni, kiedy czują też ten nóż na gardle, to oni wtedy grają najlepiej. A w tym trudnym momencie, kiedy był 1-8, Jarek Pasza w sytuacji 1-4, jakimś cudem rundę ugrał, to pozwoliło Virtusom wygrać 4 rundy. 4 rundy to niewiele oczywiście, ale być może te 4 rundy wystarczą. No i niesamowite, co się dzieje w tym momencie na Tauron Arenie. Teraz meksykańska fala, 11-9. Nasi oczywiście na fullu, pieniędzy też nie brakuje naszym. Terroryści jednak już też ze snajperką Heniego, 4 kacze. A to Biały znowu agresję, Biały przed szansą, ale tu Lukas był szybszy. Najlepszy fragujący po stronie terrorystów, po stronie Immortals na Inferno. To już King wychyla z dywanów, nikt nie jest tu wcelowany, to może być problem. Taz za chwilę będzie miał okazję, trafiony jednak Steel. Taz za chwilę będzie wychylał spod balkonu, Taz z jednym fragiem, tu jeszcze na pochylni był jeden test, spray control. Jeszcze Taz wychylał, 3-1 jednak, bo to już był Jarek Pasza. Henny zostaje sam, wkraczał 1-3, bomba leży, mnóstwo czasu ma Henny, ale 3 zawodników CT już gotowych, trafiony Henny, tu Jarek Pasza dokończy, Jarek, brawo Pasza! Spray transfer, jaki pokazał teraz nam Taz, to jest wyższy CS po prostu. Najpierw zawodnik na kanapce, później tym samym sprayem, bez odpuszczania przycisku myszy, przeciągnięty na Tetris i tam również trafiony zawodnik. Teraz jeszcze bardziej są głodni tych punktów Virtusi. Teraz, kiedy oni grają niemalże idealną drugą połowę, tak samo jak wcześniej grało Immortals, naprawdę mają świetny moment, bo to już 6 rund wygranych z rzędu dla nich i każda następna runda będzie smakowała jeszcze lepiej. Każda następna runda będzie powodowała, że Immortals jeszcze bardziej będzie czuło tę moc, jaką ma Virtus Pro w tym momencie. Jedynakę czy Lukasa, ale to jest tylko eko po stronie Immortals. Oczywiście grają z kolorami, grają z granatami, bo i tak mają maksymalny bonus za rundę 3-400, także mogą grać. Ale zobaczmy, tutaj ustawiony Taz na momencie B teraz daje znać, że coś się dzieje. Musi uważać Taz, zafiaszowany, Taz nic nie widzi, oj będzie problem, ale Taz znowu puszcza. Go ignorują. No i Taz z jednym flagiem, Taz, oj teraz zaskoczony, musi uważać, ale trafiony przez Steela. Znak ten, który z snajperką czyści, tutaj Neo zaskoczony, oj ledwo Steel. No i 3-3, ale Steel piekielnie obity. W tej rundzie Echo całkiem nieźle udało się zająć bombside B i teraz Steel na blisko, gdyby jakiś granat poleciał w jego stronę, może wtedy udałoby się. Steel na blisko przy kuchni, cały czas agresywnie, mimo 6 HP, dość ryzykownie. No ale zobaczmy, czeka Henny za bombsite'em na galę, tutaj wychyla Steel, na szczęście trafia Biały, ale szybki rifek od Henny'ego. 2-2, Snax i Pasza, 2 snajperów odbija bombsite'em. Henny mu spada HP bardzo znacznie, teraz to Snax z fragiem i tylko Lukasa trzeba wyeliminować, ale jego pozycja jest już znana. Teraz zabity Pasza, to on miał 100% HP, jeszcze Snax na 16, walczy z Lukasem, który ma 100% i próba rozbrajania bomby, nie wychyla jeszcze Lukas. Oj, zobaczony teraz przeciwnik. Jeszcze Snax próbuje w locie jak Colzira, być może w ten sposób, nie, Snax nie ma tutaj jak powalczyć w tej rundzie, niestety, to jest runda dla Immortals. Ale zostało raczej zgromadzone wiele pieniędzy przez Polaków. No właśnie, 11 tysięcy u Białego, 6 tysięcy u Snaxa, 10 u Neo, to może być po prostu potraktowane jako restart dla Immortals. To jest właśnie to, co wczoraj zadziałało przeciwko tej drużynie, właśnie przeciwko Immortals, kiedy Big wracało, bo mieli 3 punkty tylko zapasu zawodnicy Big i wygrywali kilka rund, przegrywali jedną, resetowali przeciwnika i później dzięki temu ten comeback się udał. Teraz tak samo może być w przypadku Virtus Pro, oni mają jeszcze większy zapas punktowy. Dwie snajperki już kopione przez Virtusów, taktyczna przerwa, z której korzystają Polacy. Ale tutaj Snax w tym meczu na Mirażu niestety jeszcze nie ma szczęścia, wyciąga granaty w złych momentach, nie wchodzą na uzumy. No teraz w jumpshotach ze snajperki starał się Snax jeszcze tego klacza ugrać, nie udało się jednak, szkoda. No ale tak jak mówisz, restart fundusze, jeżeli teraz rundę przegrają terroryści, tych pieniędzy mają wciąż mało. Oczywiście Lukas więcej, bo zachował broń, zachował życie, $3000 na koncie. No ale jeżeli rundę wygrają nasi, no to znowu będzie 11-12. Terroryści będą musieli grać Forza i to byłby moment, żeby znowu zdobywać kolejne rundy. Musimy uważać jednak. Dwie snajperki, Snax i Jarek Pasza. Jedna snajperka u terrorystów to Henny. No i za chwilę być może zobaczymy pojedynek właśnie tej dwójki, Henny kontra Snax. Na razie sterowany w konektor jest Henny, za chwilę ktoś z terrorystów przeskoczy i wtedy będzie wygrał Henny. Snax musi uważać, ten timing jak na razie dla niego nieprzyjemny. Czeka jeszcze Snax, oj teraz wycofał na moment chyba Janusz, nie wcelowany teraz w środek, a jednak znowu wraca. Wciąż na to czeka, nie boi się piwnicy. A Henny jeszcze nie chce wychylać, cały czas spokojnie czeka Snax, jeszcze dorzucony mołotow, żeby tu nikt Snaxa nie zaatakował, żeby on wciąż mógł kontrolować mida. No i zobaczmy, co wymyślą terroryści, czekają, aż ktoś wychyli z konektor, to Henny wcelowany, liczę, że no ktoś w końcu będzie musiał wyjść, ale nic z tego. Snax sobie w tego konektor teraz nie wszedł, ale jednak wycofują się terroryści, także nie będzie kryty ten środek przez nich. No i może na bombsite'a, zaraz zobaczymy, a tak tam ustawieni są dwaj zawodnicy, tam jest między innymi Pasza za WP-om oraz Biały do pomocy. No i może zaraz to ustawienie znowu zadziała, właśnie na Pasze, jeżeli będą wychodzili, to może zadziałać. Jarek Pasza z snajperką dzisiaj naprawdę robił robotę ważnych, dużo fragów dla Paszy na Mirażu.
No szczególnie dzisiaj w meczu z North Pasha. Naprawdę fenomenalna gra tego zawodnika. No i zobaczmy, co teraz zrobią zawodnicy terrorysty. Przygotowują się ze smokami. Takie standardowe wejście ze smokami, jak z matchmakingów, ale zobaczymy, jak dokładnie sobie stworzy środowisko zespół Immortals. Biały wcelowany w dywanu, to już zafraszowany, niewiele widzi. Pasha też musi uważać. Wcelowany teraz w balkon Jarek Pasha. Biały ma tutaj sporo luka, ale wie, że chyba w takim razie może być dojeżdżany w konekcie. Jest fragda Snaksa. I bomba znowu w Redni wypada. Bomba wypada, Snak czeka w tym smoku, sprytnie schowany. Jarek Pasha szuka miejsca dla siebie, frag dla Lukasa. No i teraz Pasha biceps doskonale w tego smoka strzela. Pasha po raz kolejny! Co ten Jarek? Jeszcze na skrzynkach zobaczył tutaj Bolca. Ten ma mało czasu, Pasha po raz trzeci. Jarek jest Pasha, restart. Ruta nasza, tylko Heni bez żadnych szans. No i mamy restart po stronie terrorystów. Nie mają teraz dużo pieniędzy, oczywiście Lukas na AKC ma. Heni ma snajperkę, ale pozostali tylko z pistoletami. A zatem Virtus Pro wygrywa cholernie ważną rundę po raz kolejny. Znowu Pasha naszym bohaterem. Pasha znowu rotuje nam skóry. Wygrali 6 rund z rzędu, następną oddali i teraz wygrywają. To jest to, co może za chwilkę powieść ich do kolejnego punktu, bo następna runda Immortals. Tam pojawią się może dwie bronie, może sforsują, ale jeżeli sforsują, to później czeka ich jeszcze więcej rundek, jeszcze więcej odkładania. No i naprawdę, mogą być teraz z siebie dumni Polacy, bo już to jest, jesteśmy świadkami comebacku. Z 11 do 4 do 12-11 i zaraz mogą być kolejne punkty. Teraz widzimy, że Snaks czuje się coraz pewniej. Wychodzi tutaj na blisko. Po drugiej stronie jest ustawiony Bolc, ale jednak jednym trafieniem, jak? Bolc teraz miał tę szybkość z tekiem, zaskoczony niestety Snaks. Był przygotowany na rywale, ale nic z tego. King jeszcze do konekta agresywnie. Pasha bicep, daje się zaskoczyć. No i teraz bez Snaksa i bez Paszy, bez naszych dwóch AWP-ów i bez Taza musimy sobie radzić. Jeszcze Neo ustawiony na gali, ale tu będzie bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Biały pod pochylnią, no musiałby strzelić chyba jakiegoś ejsa Biały, żeby tę rundę uratować. Zobaczmy, wchodził Biały, Leheni tylko na to czekał. Ważną rundę nasi teraz przegrywają. Nawet nie obici są Brazylijczycy. Neo teraz z jednym trafieniem, ale to jest 1-4 Filipa. 3 AWP mają teraz zawodnicy z Brazylii. No i to jest na pewno bardzo zła wiadomość dla polskiego zespołu. Tych pieniędzy jeszcze mamy trochę na to, żeby grać. No ale tu będzie naprawdę nam bardzo ciężko. 6 tysięcy ma Neo, on będzie musiał zachować broń, żeby rzucić dwie M4-ki. A może AWP dla Jarka Paszy. Biały 2,5 tysiąca, 1400 za rundę, będzie miał 3900, to też niedużo. Tutaj. Ale jakiś FAMAS się może pojawić, zawsze może pojawić się MP z granatami. Oj, niestety, bardzo ważną rundę przegrywamy. Szkoda Snaksa, który tutaj akurat ma dużo pecha po prostu w tym meczu. Ale wszyscy już zawodnicy tutaj mieli naprawdę wielkiego pecha. Teraz też skracał, trafiał na zawodnika ustawionego na blisko, to był chyba Bolc wtedy. Nie, to, że ta skrócił, no to nie był pech, że tam był zawodnik ustawiony, bo no, ustawili po prostu zawodnicy Immortals, wiedzieli, że w tej sytuacji no, coś muszą zrobić zawodnicy CT, chcą skrócić jakąś pozycję, żeby mieć kontrolę mapy. Także nadział się Taz, no ale przede wszystkim Snaks po prostu nie trafił. No tu równie dobrze mogło to siąść, tak samo jak mógł siąść na Uzumy, tak samo jak mógł siąść z ten strzał w locie, tak samo jak mógł nie wyciągać flesza w złym momencie, kiedy terroryści wyskakiwali z dywanów. No to są takie pechowe rundy dla Snaksa, niestety. No i taktyczna przerwa po numer 4 po stronie Virtus.pro i teraz muszą postanowić, czy grać na fullu, czy teraz ryzykować, czy forsować. Mam taką cichą nadzieję, że kiedy padnie 16 punkt w tym spotkaniu, to Snaks znowu krzyknie, nie wyprowadzam się z Krakowa, bo tak zrobił, kiedy przebili się przez format szwajcarski Polacy. Już rzucona wupa dla Jarka Paszy, jest też jakaś M4, rzucona przez Neo, jedna, druga być może nawet, no zobaczmy, jedna M4 u Białego, a wupa u Jarka Paszy i teraz wiedzą Polacy, jak ważna jest ta runda. Terroryści na pewno już finansowo wyglądają znacznie, znacznie lepiej. A więc nawet jeżeli rundę przegrały, to i tak prawdopodobnie będą mogli grać, chociaż mniej pieniędzy ma King, troszkę mniej ma Steel. No zobaczymy, najważniejsze rundę po prostu wygrać. Dwie M4-ki, jest Pekacz u Neo, AWP u Paszy, MP7 u Snaksa. No i zobaczmy, co zrobią terroryści, oni grają po dwóch snajperów. No to jest coś, co przynosiło im tak wiele rund na tym turnieju. I grają King pod bombside B, tam tylko Taz. No i zobaczmy, Taz jednak ma smoka, ma z czym się bronić. A terroryści już wracają z pod bombside'u, a Heni próbuje tu skanować. Daje znać Taz, że coś się dzieje. Najważniejsze nie dostać jakiegoś takiego dziwnego, magicznego, wakowego strzału. Daje znać Taz, co się wyprawia u niego. Za chwilę do niego wróci, w razie czego Neo odgali. A jeszcze Taz broni się fleszem. Tutaj cały czas skanuje Heni. Mamy strzał trochę kul ze snajperki. Wycofuje na moment. Ale terroryści ewidentnie zbierają się do wejścia na bombę B, chociaż teraz widać, że rotuje zawodnik z AWP. To Heni, zawodnik z bombą, czyli Steel obok niego, ale raczej też się zbierał do zejścia do piwnicy. Ale jeszcze kontrola środka chyba. To chcą zrobić terroryści. Ale jeszcze nigdzie również nie widzieliśmy entry, jeszcze nawet nie widzieliśmy strzałów. Teraz Neo powraca pod bombside back. Tutaj dalej ustawiona jest AWP, tutaj już lecą jakieś granaty również na środek. Będzie próba odciągnięcia chyba uwagi właśnie środkiem. Nie, bomba przenoszona teraz underem. To może być atak na bombside, ale jeszcze nie odpuszcza tamtego bombside'u Biały. Ten cały czas cierpliwie ustawiony wraz ze Snaksem. No i będzie jednak atak na bombside A z dwóch różnych pozycji. Bolc będzie atakował od rampy. No i będą ci zawodnicy, którzy muszą wejść konektorem. Może na ten atak jakoś odpowiedź przyszykuje Snaks i Biały.
Oj, tutaj będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Na gali jednak Neon pilnuje konekta, żeby tam terroryści nie wyszli zbyt szybko. Neon namierzył rywala, obijał to Steela, musi Neon jednak wycofać, wiedzą co się dzieje, zawodnicy CT. Będzie jednak ciężko się obronić, frag dla Kinga, na pochylnie atakuje Stax, ale tu nic z tego, Biały jeszcze na standardzie, nie trafia Jarek Pasz od respa, ginie Pasza, giną nasi. No i tylko teraz przy życiu to będzie 11-14, no i pozostaje Tazowi zachować broń. Znakomite wejście drużyny Immortals, tam zabrakło tego entry fraga dla Neon, który był celowany od gali, ale świetnie popatrzył King. A więc niestety, runda dla Immortals, 14-11 nasi, kiedy już byli na fali. No teraz będzie ciężko. Forsowali zawodnicy terrorystów w tej najważniejszej rundzie. Przestanie 12-11. Wtedy wydawało się, że nasi dadzą radę, ale niestety 13 i 14 runda teraz ląduje na koncie Immortals. Tak musi być. Jeszcze Taz na blisko zdobędzie fraga, ale to też dużego wpływu już nie ma. Atakowany Taz, nie ma gdzie się schować właściwie, zostaje w kuchni. No, a terroryści na pewno będą go ścigać, chcą mu tę M4 zabrać. Tornade pod Taza, na plecy już za chwilę wyjdzie z gali jeden z terrorystów, czy może z dywanów. Jeszcze Taz walczy, oj tu będzie mu ciężko, patrzy sobie plecy. Taz chowa się w dobrym miejscu, na blisko Lukas, to będzie fraga Taz, no i uda się zachować broń. Tak jest, ale to jest jedna M4. Taz Minator, niech teraz załączy się Taz Minator, niech teraz on ustrzeli 3-4 fragi. Bo potrzebujemy takiego bohatera w meczu. To jeszcze da się zrobić, mimo że po 2000 dolarów. No nie wiem, czy teraz Virtus Pro powinno forsować, czy liczyć na ostatnią rundę, bo nie jest taka duża taki dystans punktowy. Teraz to są 3 rundy, zaraz mogą być 4, więc jeszcze można będzie walczyć o dogrywkę, kiedy Virtus Pro, albo jeżeli Virtus Pro polegnie w tej rundzie. No, przecież pokazali zawodnicy Virtus Pro, że potrafią wygrywać nawet kilka rund z rzędu. Tymczasem Bolz już atakuje, trafiony po głowie już Bolz, 20 HP i widzimy jak niewiele brakowało Białemu. Taki frag na pewno by nam się teraz bardzo mocno przydał. Zostaje Taz na gali, tutaj już Steel w konekcie. Gdyby teraz wychylał się Taz z gali, no i jest frag dla Taza. Jest frag dla Wiktora, 4-4 obity, jednak Jarek Pasza, 15 HP na koncie. O i teraz Taz, nie, to Neo wyskakiwał z gali, a tu już czekał Heni. A więc 4-3, Pasza bicep skracał na bombsite, a dywany, no i tutaj w pałacu King. Dobrze ustawiony, wraca Taz, ale bombsite za chwilę będzie atakowany. 4-2, no Wiktor, jeszcze cztery fragi, musisz. Wraca Taz od rampy, od tiketu. Tu podniesie za chwilę broń, Snax, no i za chwilę będzie mógł pomóc koledze. No i wraca do piwnicy, ale tutaj już Snax wie, że to się dzieje na informacje. No i zobaczmy, Taz namierzył tam rywala. Terroryści coraz bliżej, od respa terrorystów, od respa CT jest Taz, ten ustawia Fallouta niezbyt udana, chociaż obity Lukas bardzo mocno. King na pałacu, ten też obrywa delikatnie. Tantowana paczka, gdzie jest Snax? On by się teraz przydał, Snax jednym fragiem, ale tylko on przy życiu. Snax 1-3, bomba zaplantowana, nie ma defusa, Snax. No i trzech zawodników terrorystów przy życiu. King na dywanach, on akurat ma sporo HP na koncie, wychyla się Snax. Oj, teraz King mocno obrywa z Mołotowem, Snax, ten Mołotow dla niego nieprzyjemny, musi uciekać King. No bardzo pobijeni terroryści, ale Snax tej rundy po prostu nie ma prawa ugrać. Brak defuskita i bomba na widok to jest coś, co powoduje, że Immortals ma tutaj niemalże 100% rundę wygraną, ale jeszcze poczekajmy. Lukas. Runda numer 15 dla Immortals. A dobrze się to rozpoczynało, kiedy jeszcze Taz mocno pobijał swoich przeciwników, kiedy tak mało HP im pozostało na kontach. I jeszcze kiedy Snax pojawił się od konektora, była taka nadzieja, ale ta nadzieja dalej jest, to tylko 4 rundy. Wcześniej Polacy pokazali, że potrafią wygrać nawet 6 rund z rzędu i teraz może być właśnie taki moment, kiedy znowu to się uda zrobić, ale nawet nie trzeba 6, teraz wystarczą 4 i zobaczymy dogrywkę, wtedy kolejne 4 i będziemy jeszcze nie w niebie, ale będzie wielka nadzieja, że jeszcze powrócimy i teraz ten doping jest najbardziej potrzebny. Teraz jest ten moment, kiedy oni muszą poczuć, że my jesteśmy z nimi, ale jednak to Heni rozpoczyna rundę. To już był celowany Heni, odpowiedź od Neo, więc jeszcze 4-4 obity. Neo ucierpiał faktycznie Filip, ale najważniejsze, że jest ten refrag, że jest wyrównanie. A tymczasem Bolz na bombsite, a on może ryzykować, bo ten wynik wciąż jest bezpieczny dla zespołu Immortals. 4 rundy meczowe dla nich. No i Bolz agresywnie na balkonie. Tutaj na bombsite nikogo nie ma, tylko przy konekcie jeden z naszych. Tam czai się Biały, no ale już trafiony Biały. No i to jest 4-3, przewaga po stronie Immortals. O krok są od zwycięstwa w tym meczu, o krok są od awansu do finału. No i zobaczmy, jeszcze Snax, ale nie celnie. Neo tylko i Taz przy życiu, 2-4. Być może to jest ostatnia runda tego półfinału, ale jeszcze nie poddają się Polacy. Neo wychyla agresywnie, niecelnie. Heni Neo daje sobie radę. 2-3 obity Bolz. Nasi jednak bez defuse'a i to jest duży problem, a bomba już leży. Ale może ten defuse teraz gdzieś tu jest. Poczekaj teraz Neo na kolegę, Smoke. No może Smoke na paczkę, to będzie coś, co będzie nam potrzebne. Jest Smoke na bombę od Neo. Podchodzi już też Taz od dżungli. Neo będzie wychylał na dywanach. Jest tam zawodnik terrorystów. Heni jeszcze jednak nie sprawdza. Jeszcze nie musi. Nikt nie broi bomby, nikt nie chwycił paczki. Neo wciąż celowany. Dobrze byłoby, żeby teraz Taz chwycił bombę, no ale Heni zdobywa fragę. Tutaj tylko Taz, no i nic z tego. Niestety w półfinale Virtus Pro
przegrywa z Immortal 0-2. Tutaj Brazylijczycy nie do zdarcia, no i niestety nie będziemy mieli kolejnego finału Majora z udziałem Polaków. Immortals kontra Gambit, taki zobaczymy finał. Szkoda, na pewno szkoda tego meczu, jest czego żałować. Najważniejszą rundę wygrali zawodnicy z Brazylii, kiedy już nasi robili comeback, kiedy byli na fali. Ale pokazali i swoją mapę, i mapę Polaków, naprawdę, i Brazylijczykom, i Polakom zasługują. Oj, oni oba teamy zasługują na brawa. Za tę walkę, za ten powrót na Mirażu, który był bliski, który mógł dojść do skutku. Ale i tak, cieszmy się, że udało się dojść do półfinału. Cieszmy się, że to trzecie, czwarte miejsce jest na koncie Polaków. No ale smutno, widać na twarzach Polaków, że jednak jest ten niedosyt, ale brawa się dla nich naprawdę należą. We'll be right back.